Pan prezes Glapiński, jeszcze niedawno prezes Narodowego Banku Polskiego mówił o tym, że inflacja nam nie grozi, że co najgorzej, że co najwyżej grozi nam deflacja, więc że złotówka będzie się umacniać. Dzisiaj ta inflacja wywołuje drożyznę, drożyznę, które jeszcze raz podkreślam sprawia, że kredyty są droższe, sprawia, że artykuły codziennego użytku wzrosły na przestrzeni miesięcy o kilkadziesiąt. O kilkadziesiąt procent. To wszystko jest zasługa, to wszystko jest wina polityki PiSu, polityki rządu, polityki również prezesa Glapińskiego, który w ramach swoich uprawnień, który w ramach swoich właściwości za tą politykę pieniężną odpowiada. Sprawą szczególną jest kondycja. Samorządów, samorządów, które mają coraz mniej pieniędzy. Samorządów, które bez względu na wielkość, czy to jest Duża Warszawa, czy to jest średnie Opole, czy to są małe strzeleczki, mają dokładnie takie same problemy. Te problemy wynikają ze wspomnianej drożyzny, z inflacji, a więc takiego skokowego wzrostu cen. I usług. Apelujemy wspólnie z posłem y, Witoldem Zambaczyńskim o to, żeby pan prezydent podjął dialog z radnymi, żeby spotkał się z radnymi Platformy Obywatelskiej. Apelujemy do radnych, apelujemy do prezydenta o to, by wyciszyć spór. Apelujemy o to, żeby podjąć właśnie dialog tak ważny, tak potrzebny w obliczu bardzo trudnego budżetu 2002 roku, w obliczu tych wszystkich wyzwań i tych wszystkich trudnych decyzji, które nas czekają, przygotowując się do kolejnego budżetu na 2000 2022 rok. A więc ten przeciwnik jest zdefiniowany. Ten przeciwnik to prawo i sprawiedliwość. I tylko razem, tylko zjednoczeni możemy wygrać z pisem, tylko razem, tylko zjednoczeni możemy wspólnie pokonać te trudności. Raz jeszcze podkreślam, za inflację, za drożyznę, za ten wzrost cen, również na poziomie naszych miast, naszych miasteczek, naszych tutaj ojczyzn, małych ojczyzn, winę, odpowiedzialność ponosi rząd prawa i sprawiedliwości ponosi premier, ponosi prezes Glapiński, a nie wójt, a nie prezydent, a nie y, samorządy. Tak jak ujął to wczoraj w Stanach Zjednoczonych Rafał Trzaskowski, poprzez współpracę opozycji, współpracę również tych samorządowców, którzy zaliczają się do demokratycznej rodziny, możemy stawić czoło temu, co jest zagrożeniem dla Polski. A tym zagrożeniem jest chociażby atak na praworządność w Polsce, który wczoraj został podsumowany przez Generalnego Rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Unii Europejskiej stanowiskiem, które ma dążyć do tego, żeby połączyć regułę, Wydatkową z praworządnością, czyli praworządność za pieniądze. To jest realny problem dla Polski dla samorządowców. Cieszę się, że posłowie Platformy dołączają do mojego głosu. Ja od wielu tygodni mówię, że zła sytuacja samorządów i w ogóle zła sytuacja gospodarcza w Polsce jest wynikiem wielu błędów polityki rządu PiS. Szalejąca inflacja, ona ma swoje źródło właśnie w tej polityce, podobnie zresztą jak te plany związane z Polskim Ładem, które zabierają samorządy pieniądze. Stąd takie, a nie inne nasze działanie i dziękuję posłom za to, że przyłączyli się do mojego głosu. Ja oczywiście zawsze pracuję na rzecz mieszkańców, na rzecz dzik dobra, tak w Opolu robię od siedmiu lat. Stąd zawsze chętnie z każdym porozmawiam kto będzie chciał się przyłączyć i działać na rzecz dobrobytu Opola.